otwieramy nową, rozbudowaną remizę po generalnym remoncie dla strażaków oraz użytkowników tego lokalu. Wielkie święta. To jest nasz drugi dom, dom strażaka, remiza. W tej chwili na dole znajdują się pomieszczenia garażowe, boksy garażowe, w którym stoją wozy bojowe, używane do akcji ratowniczo-gaśniczych. Do tego pomieszczenia socjalne, łazienki, pralnia, magazyny oraz pomieszczenia gospodarcze typu kotłownia. Remont, rozbudowa tego budynku był planowany już od wielu, wielu lat. Brak funduszy, brak środków finansowych na tę inwestycję cały czas wstrzymywał. Plany były zrobione około 10 lat temu. Mamy 116 członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to jedna z większych jednostek na terenie powiatu bielskiego. Do dyspozycji mamy lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy Ford Ranger, średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Iveco oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz. Mamy tutaj ogrzewanie gazowe, do tego mamy kilka obiegów centralnego ogrzewania, ogrzewanie sali, ogrzewanie boksów garażowych. Zamiast starych grzejników zostały zamontowane dmuchawy nagrzewcze. Bardzo wydajne, bardzo efektywne. Wielkim marzeniem druhów z tej jednostki jest wymiana ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Jest obecnie dysponowany, jest samochód wysłużony i leci. Dzisiaj oddajemy mieszkańcom tak naprawdę do użytkowania przebudowaną i wyremontowaną remizę strażacką. Ten budynek został wybudowany, rozpoczęto budowę w 1978 roku, także po ponad 44 latach doczekał się przebudowy. Ponad rok trwała przebudowa i remont tego obiektu, który kosztował wraz z wyposażeniem blisko 1 500 000, z czego 1 000 000 zł pochodziło z Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach projektu zostało nadbudowane piętro nad kotłownią, także są nowe sale w obiekcie, nowe sanitariaty, powiększono salę spotkań, jak również kuchnię. Budynek został ocieplony, wymieniano instalacje wewnętrzne, ale również w obiekcie znalazła się winda dla osób starszych i niepełnosprawnych, także obiekt jest dzisiaj pozbawiony barier architektonicznych. Powstał również parking przy remizie na samochody osobowe, także obiekt oddajemy dzisiaj do użytku mieszkańców. Służy on przede wszystkim lokalnej społeczności, głównie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach, Orkiestrze Dęty, ale także Łomackiemu Stowarzyszeniu Rozwoju. Tutaj się znajduje sprzęty młodzieżowej drużyny pożarniczej, ale również tutaj się będą odbywały spotkania klubu seniora, który funkcjonuje w gminie Łomazy. Również różnego rodzaju zebrania wiejskie z mieszkańcami sołeckie, Łomaz 1 i Łomazy 2, a także dokładnie sesje rady gminy, które w tym miejscu się odbywały podczas pandemii, aby zachować chociażby te odległości, które były wówczas przepisami prawa wymagane. Także budynek cieszy się dużym zainteresowaniem, takim, że są również wynajmy tego obiektu i jest on chyba jednym z najbardziej uczęszczanych w gminie Łomazy. Każda jednostka KSRG, która ma w systemie odpowiednie zadania zrównoważone, tak jak my, jest dla nas ogromnym wsparciem. Rozbudowa strażnic i wsparcie tego terenu socjalnie jest również ważne, bo tu lokalnie dla tej społeczności ta straż jest najbardziej przydatna. Oczywiście jednostki OSP KSRG są dla nas do użycia na całym powiecie, ale pamiętajmy o tym, że im więcej robi się tutaj lokalnie, tym ludzie, którzy tutaj mieszkają, mieszkańcy, to dostrzegają. To dla nich to bezpieczeństwo jest zapewniane przede wszystkim. Pamiętajmy o tym, że to dużą rolę tego wsparcia tutaj jest wsparcie ze strony rządu, oprócz dotacji, które dostają jednostki KSRG, także pozostałe jednostki OSP dostają z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji tego typu wsparcie i to jest dla nas ważne. Na początku było to wymiana różnego rodzaju bran, remonty drobne, przystosowanie garaży do większych samochodów ratowniczo-gaśniczych i to jest ważne, żeby te samochody też miały miejsce postojowe, dlatego że ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, druhowie, strażacy, mają się też gdzie gromadzić. Każdy na co liczy? Na to, że będzie coś się działo, tak? Jeżeli w takiej jednostce coś się dzieje, sami ochotnicy, czasami już bardzo wiekowi, starają się o to, żeby pokazać, to ta młodzież przychodzi tutaj. Oczywiście trzeba takiego zapaleńca, który też tę młodzież zgarnie, przyciągnie czymś ich uwagę, bo to nie tylko jest, że 17-latek czy 18-latek, on marzy, żeby być prawdziwym strażakiem, wyjeżdżać. No jeszcze nie ta pora,
trzeba na to poczekać, trzeba zdobyć określone uprawnienia, kursy podstawowe, ale jakoś ich trzeba przyciągnąć. Zaczynają od młodzieżowych drużyn pożarniczych, od tych drobnych zawodów, ale ta mała zaszczepiona rzecz pomaga iskierka w tym, że jest ich więcej chętnych do OSP, a w przyszłości też chętnych do straży jako zawodowi strażacy.